To dla tego pana. W Cieszanowie trwa akcja Pączek dla Dawida. W Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie pani Eugenia Kołodziej, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Lubińcu, piecze pączki w ramach akcji charytatywnej, z której cały dochód przeznaczony zostanie na leczenie Dawida. Pani Gienie, jak to się stało z tą akcją? Jak to pani wymyśliła? To ja tak po prostu zobaczyłam w internecie, że jest taka możliwość pomóc choremu chłopcu, więc pomyślałam, że jako koło gospodyń coś trzeba zorganizować. I tak zadzwoniłam do Bożenki, że chcę takie coś zrobić. Myślałam, że to we wsi, po prostu zrobimy, ale Bożenka zaproponowała, że zrobimy to tutaj w Centrum Kultury i Sportu, i że na pewno będzie większe zainteresowanie, więcej pieniędzy będzie można zebrać i więcej pomóc. No. Ile pączków do tej pory usmażyłyście? No, usmażyliśmy chyba z 300 pączków i jutro jeszcze będziemy też miały pączki. Musimy jeszcze dzisiaj zrobić po południu, żeby mieć na jutro. Tak. Jeszcze jutro chcemy w klubie zrobić. Bo jest bardzo duże zainteresowanie. Co chwilę ktoś przychodzi, chce kupić, także... Także miło nam się smaży. Tak, bardzo. Nie czujemy tego zmęczenia nawet, chociaż od rana jesteśmy na nogach. Tak. Z jakim nadzieniem są pączki? Pączki są z różą i z nadzieniem wieloowocowym. Więc mogę trochę się udzielać. Wcześniej tego czasu nie miałam, a teraz dysponuję czasem, więc trzeba wykorzystać dobrze ten czas.